Kalina Jędrusik, do której powoli, aż bardzo inteligentnie będę przechodził, miała taką talię osy, prawda? Ona była taką kobietą wampem, także no, sama jej fizyczność budziła już kontrowersje. No, ja jestem z tego pokolenia, że pamiętam. Ty miałaś kłopot, żeby się wcielić w kogoś takiego, taką, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, obyczajową influencerkę, skandalistkę. Nie, to bardzo przyjemne było, wcielanie się w kogoś takiego. A na czym polegała ta przyjemność? No wiesz, mogłam bardzo dużo jeść i wszystko. Naprawdę tak cię to kręciło? A co, spotykałaś się z tą trenerką, ona mówiła, żryj. Nie, ona mówiła, jak kończymy trening, to zjeżdżasz na dół, bo to było w centrum handlowym, takim to siłownia, zjeżdżasz na dół i kupujesz 2 kruasanty i jesz. To genialne. Ja jadłam, a jak już było bardzo niedaleko do zdjęć, to producentka mi powiedziała, słuchaj, musisz przyspieszyć. I wtedy rozpoczęłam... Bo mnie ktoś z produkcji powiedział, że 2 miesiące przed zdjęciami ty nie miałaś jeszcze wagi. Nie miałam. To musiałaś... No i wtedy, bo chciałam na zdrowo. Chciałam na zdrowo, wiesz, zdrowy catering i tak dalej, ale przyszedł moment, że było 2 miesiące do zdjęć. No i moja trenerka powiedziała, dobra, maczek, fast foody. I miałam taką pizzerię, wiesz, pod nosem i chodziłam tuż przed zamknięciem o 21:50. Kupowałam pizzę, kupowałam butelkę wina. Powiedziała mi, że muszę wypić na noc, tak tuż przed zdjęciami, tak z pół butelki. Ja bym się 2 lata przygotowywał. Żeby mnie tak nalało. Naprawdę? Żeby mnie tak nalało, żebym tak napuchła i ja tę pizzę i tym winem. Zawsze uważam, że litr wina jest świetnym rozwiązaniem, nawet jak nie wiesz, jaki masz problem. Tak, oczywiście. Jest genialne po prostu. Zresztą Beata K. wypiła litr wina i zobacz. No. O Jezu, no. Na Alei Niepodległości jak nasza partia rządząca. Od krawężnika do krawężnika. To przykre. Ale może też się przygotowywała do koncertu. Nie, ale to się nie ma co śmiać. No, masakra. Ale też nie ma co przechodzić zbyt łagodnie. Nie, no droga Marysiu, mówię. Nawet Beata, która śpiewa Nie daruję ci tej nocy w 2-tonowym samochodzie, po litrze jest kurwa niebezpieczna. Hello!